Witam Państwa na konferencji prasowej Konfederacji. Dzisiaj tematem są zmiany w przepisach dotyczących obrotu gotówką. Po raz kolejny rząd majstruje przy tym temacie, aczkolwiek tym razem w przeciwnym kierunku niż poprzednio. Inicjatywa pana prezydenta, którą głosowaliśmy jeszcze nie tak dawno, prowadziła do tego, do utwierdzenia nas w przekonaniu, że rząd będzie bronił gotówki. Tymczasem rząd przygotował ustawę idącą w przeciwnym kierunku, przygotował zmiany w przepisach idące w przeciwnym kierunku i rząd będzie ograniczał możliwość stosowania gotówki. Mam nadzieję, że to oznacza, że pan prezydent zawetuje te przepisy, ale póki co pomysł polega na tym, że przedsiębiorcy, którzy chcieliby, że dla przedsiębiorców obrót gotówką będzie ograniczony już tylko do 8 tysięcy. W przeciwnym przypadku nie będą mogli tego odliczyć od kosztów takiej transakcji, którą wykonają gotówką powyżej już w tym momencie 8 tysięcy złotych. Do tej pory było to 15 tysięcy złotych. W przypadku, co więcej, w przypadku klientów również wprowadzona jest w tej chwili podobna regulacja. Od 20 tysięcy złotych w tej chwili nie będą mogli również klienci regulować zobowiązań wobec przedsiębiorcy. To konsekwentne zmierzanie w kierunku delegalizacji gotówki powinno chyba niepokoić, zwłaszcza pana prezydenta, który właśnie swoją ustawę złożył nie tak dawno idącą w przeciwnym kierunku, ale przede wszystkim wszystkich nas obywateli, tak, zwłaszcza patrząc na to, co dzieje się w tej chwili w Kanadzie, gdzie środki na rachunkach bankowych opozycyjnych działaczy są blokowane tylko dlatego, że oni są uczestniczą w zgromadzeniu, które nie podoba się prezydentowi. No, myślę, że koledzy z PiS-u po raz kolejny tracą tę perspektywę taką życiową, że nie zawsze będą rządzić, że wydaje im się, że to tylko oni będą korzystać z narzędzi opresji, które stwarzają, a tymczasem myślę, że powinni sięgnąć sobie wyobraźnią kilka lat do tyłu, kiedy nie rządzili, i wyobrazić, że takie narzędzia rząd posiada i oni w tym kierunku wytrwale zmierzają. Przekazuję głos pan Piotr Heszyn. Szanowni Państwo, do 2022 roku nie było limitów w rozliczeniach pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami, ale postępu postępuje i oto mamy wieść taką, że właśnie ten limit został ustanowiony w tak zwanym Polskim Ładzie na wysokość 20 tysięcy złotych jednorazowej transakcji pomiędzy danym przedsiębiorcą a konsumentem, czyli możemy sobie to doskonale tak zobrazować, że jacyś znakomici fachowcy musieli nad tym pracować, gdyż na przykład biorąc pod uwagę to, że w Warszawie koszt wykończenia nowego mieszkania to jest około 1500 zł za metr kwadratowy, a w pozostałych rejonach Polski powiedzmy, że 1000 zł, zostało to w taki sposób przewidziane, że nie będzie można wykończyć bez rozliczenia niegotówkowego nawet kawalerki 20-metrowej. No chyba, że ta kawalerka byłaby ciut mniejsza, powiedzmy, wielkości celi, w której w swoim czasie powinni się znaleźć ludzie, którzy takie rzeczy nam przygotowują, gdyż oczywiście celem taktycznym tego typu działań jest kontrola finansów Polaków, ale celem strategicznym po prostu odebranie gotówki. Robi się to w ten sposób, że żeby wbić ten gwóźdź do ściany, trzeba uderzyć z całej siły w łepek, ale żeby nie robić hałasu, to robimy to powiedzmy po kilka milimetrów. Te rozwiązania, które rząd nam ukazuje obecnie, na bieżąco, można przyrównać do powiedzmy dystansu między pół centymetra a centymetrem. Zostaje nam jeszcze kilka milimetrów, żeby wolność finansowa Polaków została całkowicie anulowana, a ten gwóźdź do jej trumny został dobity. Proszę o zabranie głosu pana posła Roberta Winnickiego. Szanowni Państwo, Konfederacja broni gotówki. A bronimy gotówki z wielu dobrych powodów.
Między innymi dlatego, że jak powiedział kolega Dobromir Sośnierz, jest to gwarant pewnej niezależności ludzi, obywateli. Ale również bronimy tej gotówki z tego prostego powodu, że pieniądz elektroniczny ma to do siebie, że kiedy państwo pada ofiarą cyberataku, a mieliśmy już cyberataki również na polski system bankowy. Skuteczne cyberataki, które się udawało usunąć, natomiast nie wiemy, czy takich cyberataków, a raczej możemy się spodziewać takich cyberataków w przyszłości i nie wiemy, czy nie będą one skuteczne w perspektywie wielodniowej, wielotygodniowej czy wielomiesięcznej. Gotówka jest również elementem bezpieczeństwa w przestrzeni wojny cybernetycznej, w przestrzeni wojny, w przestrzeni internetu i cyberataków. Szanowni Państwo, i tutaj jesteśmy pełni zdumienia. W zeszłym roku Narodowy Bank Polski, prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński mówił wyraźnie, że gotówki należy bronić i że NBP stoi na straży gotówki. Mamy tę inicjatywę legislacyjną prezydencką i teraz mamy inicjatywę legislacyjną rządową idącą w przeciwnym kierunku. To jest wyraźny sygnał, który powinien się spotkać z zdecydowaną reakcją zarówno Pałacu Prezydenckiego i wzywamy pana prezydenta Dudę, żeby przeciwstawił się tym rozwiązaniom, to po pierwsze, a po drugie jest to czas na zdecydowaną reakcję również prezesa Narodowego Banku Polskiego. Tak, panie prezesie, to jest czas, żeby powtórzyć zdecydowany głos w obronie gotówki. W obronie gotówki, której posiadanie przez Polaków, czy w ogóle w polskim systemie pieniężnym jest nie tylko elementem bezpieczeństwa osobistego i wolności osobistej, ale jest również w dzisiejszym czasie cyberataków, wyłączania poszczególnych systemów, wojny hybrydowej, która się toczy również w cyberprzestrzeni, jest elementem bezpieczeństwa państwa, jest elementem bezpieczeństwa narodowego i musimy o tym pamiętać. Czy mają Państwo jakieś pytania? Jeśli nie, to dziękujemy bardzo.